pisanie muzyki do filmu i edytowanie tej muzyki potem to jest tak naprawdę operacja na żywym organizmie i pacjent leży, serce pika, a publiczność czeka. Postanowiłem znaleźć temat główny, który jest leitmotivem filmu. On jest przetwarzany, bardzo różnie orkiestrowany, bardzo różnie aranżowany. Natomiast te główne nuty, myślę, że po 20 minutach filmu już są tak osadzone w rzeczywistości tej akcji, która się toczy na ekranie, że to jest ten główny motyw i ten główny sposób ilustrowania tego świata. Jest kilka naprawdę bardzo dobrych scen w tym filmie, które no, myślę są na światowym poziomie. No toś mnie załatwił. Na amen. Ktoś nas widział razem. Poszedł twierdzić, że robię za kapustę, rozumiesz? Przez ciebie kretynie łeb mi odstrzeną. Twój łeb, twój problem. Coś ty powiedział? Albo zaczynasz gadać, albo puszczam weter, że jesteś kabel i radź sobie sam. A co oni zrobią, jak my nie zdążymy z tą muzyką? No, myślę, że zastanawiam się nad sensem życia. Naszego życia. Świetnie. Mira! Miruś! Ty się nie? Mira! Dobrze, już stukaj go. Stukaj. Każdy twórca, który dostaje tak duże zadanie, jakim jest napisanie muzyki do filmu, ma trochę tremy, dlatego że ten moment pisania muzyki to jest jedna z ostatnich chwil powstawania jakby całokształtu filmu. Będzie się podobało na pewno kilka, może kilkanaście miejsc w tym filmie. Piosenka, którą ludzie będą kochali. Człowiekowi gęba się po prostu śmieje. Wychodzi z tego filmu z takim dobrym uczuciem. Bo tak, w tym filmie miłość triumfuje. Uratowałaś mi życie. Marcin... To, co tam powiedziałam, to... To była prawda. Nie jest nic przypadkiem.